Elo, elo, dzisiaj sobie gramy SCP Containment Breach w Gears Modzie. Wszyscy takie osobistości z nami grają, a teraz rozdzielić się. Elo. No siema, jestem SCP-106, jestem tym głównym, który teleportuje. Ale jasno się to zrobiło. Ej, mam fajny widok taki jasny, taki trochę dziwny. No dobra, czas ich wyruchać trochę. To zobaczymy, jak to wyjdzie ogółem. Liczę, że tutaj wygram z nimi. Ciągle jest cała ekipka w 6 osób. Kto z kim może być, tego nie wiadomo, bo wtedy, jak pamiętacie, na Discordzie wiadomo było, bo można było podglądać, kto na jakim kanale jest. Na TS-ie, TeamSpeaku tego nie ma, więc nie wiemy, z kim ja będę walczył. Znaczy, ja będę walczył z każdym, kogo się tylko da. Czekamy. I może jeszcze Chucken do nas wbije. Czekamy na to. 4, 3, 2, 1. I lecimy. I co tu zrobić? To jest dobre pytanie. Ja sobie zamknę te drzwi, żeby nie wzbudzać żadnych podejrzeń. Ja bym personel D już zaczął brać. Jak wezmę personel D... jak tutaj przejdę? Aha, już trochę ogarnę mapkę. Nie chcę tutaj za sobą zostawiać tych drzwi. Jeżeli pójdę do personelu D, to może zdążę, żeby oni nie poszli do komputerka. Czyli będę ich teleportował do MTF-ów, ale nie przejdą dalej, bo komputerka nie będą mieli ogarniętego. Czy to jest dobre myślenie? Myślę, że tak. Czyli trzeba tędy przejść. Okej, okay. To tutaj już ogarnę resztę trasy. To jest tradycyjna nasza klasyczna trasa. Chyba tak. Tesla, dobra, super. MTF-ów na pewno wyprzedziłem już, znaczy wyprzedziłem, w sensie oni są jeszcze daleko za mną. Pytanie... Chodź tu, o nie! Co za pedzio mały. Ale mnie wyruchał. Ale zaraz MTF-y tam wbił. Ajajaj. Karamba, jest problem. Jest mega problem. Na pewno im nie będę wybijał szyb, to jest pewne. No to jest dobra taktyka. Oni będą musieli mieć karty. A skąd wezmą, to już mnie absolutnie nie obchodzi. Co tam się dzieje? Trochę bym wyczaił na słuch, ale jest jasno. Czy to tak jest? Normalnie? Nie, to po prostu jest tak w grze, spoko, czyli to co widzi. No siema! Mam go? Mam go! A, tak! Mam nadzieję, że oni komputerkę nie ogarnęli, prawda? Aż bym się upewnił. No, trochę tutaj zrobiłem źle. Zrobiłem trochę źle, bo za późno. Ale... Jak jest jasno! O, jak jest jasno! Moje oczy! Aż spytam Maxa. O Jezu, jak jest jasno! Ej, teraz to już nic nie widzę. O matko. Aż się przełączę do nich. Kurde, nie wierzę! Max, Vladi, mam pytanie, co zrobić na taką jasność, bo nic nie widzę absolutnie. Jest to taki bug w SCP, że jak jesteś czasami SCP, to się rozjaśnia ekran. I co mam zrobić? Nie wiem, czy to cokolwiek da się z tym zrobić. Ja szczerze nigdy tego nie miałem i nie wiem, czy po prostu nie musisz przelogować. Wow, mogę się odrobinkę poczekać z tym strzelaniem, jak ja bym broń. No to super! Cała runda w pizdu, bo nic nie mogę widzieć. Ale chamstwo. Chamstwo w państwie. Drogi widzu, czy zostawiłeś już lajka? I suba? I komentarza? Nie? To zrób to teraz, w tym momencie, bo macie czas teraz w sumie. Medyk Hubert Moszka. Okej, okay. Czyli sytuacja wygląda na słabo. Ale jednak pomogłem Maxowi i Bladiemu. Bladie nie ma... Ej, on jest na górze. A o MTF-em jest, czyli Bladie deadu. Aha.
To się trochę zmieniło. Czyli Max ma przewalone. Oficjalne info. A czyż on jest uzbrojony? Bloody też. Hubert. Hubert prędzej natrafi pewnie na Maxa niż na Bloody'ego. Albo Ozyra. Albo Kamu. No dobra. Ciekawe, czy tak słychać klawiaturę. Ale jest mega ciemno. Ten STP jest albo mega ciemny, albo mega jasny. To jest tragedia. Max tutaj uważa. Kamu jest tutaj. Bo Jezu, co to był za lag? What the fuck? Aha. Max się bawi. Hubert nie wie, co robi. Zero dźwięków, lol. Aż szkoda. Ale... No Max... Oj, Max, pomak się i koniec rundy. Koniec... O Jezu, 11. On nie ma apteczki. Oj, nie ma... Koniec. No cóż. Koniec. 47, no dobra. Koniec. Ale mnie zrobiła Kamu, no. The end of the round. Chyba? Co jest? Nie, czajnik mi dzwoni. Co jest to? No w końcu. Koniec. A, bo koniec. Okej. No. Kurde. Hejka. Co się stało? No tak pół minuty zabiegamy. Byłeś sam jako kurde, medyk. Kurde, Max, była dobra runda, tylko szkoda, że za wcześnie zacząłem wtedy strzelać. Troszeczkę, tak. Kurde, a tak dobrze miałem się nie udało. Miałem całą rundę, która opierała na tym, że kampiłem się i czekałem na aż STP-106 zacznie mnie gonić. Bo myślałem, że ty mnie cały czas gonisz, ja tam myślałem, że ty mnie gonisz. Ale nie, ja miałem za jasno. Myślałem, że klasy D, bo te klasy D za sobą zamykały cały czas drzwi, ja myślałem, że oni w ogóle nie wyszli ze swojej celi, tam cały czas czekają śmieszki, tam do nich poszedłem na tym pełno czasu. Ja musiałem się relognąć, bo miałem za jasno. No ten, znaczy no, ja nic nie widziałem. To też szkoda. Ten, dobra, idziemy. Kurde, widzieli, że ja jestem tutaj. No dobra, to jest to mam fajnie, bo teraz będę mógł mieć przydupasów. Wstawaliście, to tym SCP-kiem już mogę grać. To jest już większa radocha z tego, czyli będzie taki odcinek SCP-owy. Spoko. A, przecież mogę wybić. Mogę? A, to dopiero tam dalej. To personel biorę. Bierę personel, mam fajny, bo mogę z personelu zrobić swoich przydupasów. To po pierwsze. Tak. Ała, szczęka mnie boli. Od nagrywania tych odcinków. 10 sekund. To ja idę port personel najpierw. I medyka oczywiście. A.k.a. naukowca. MTF-u sobie zostawiam na koniec, jak już będę miał wszystkich. Gra się rozpoczęła, nara. Gdzie się tutaj szło? Którym tytuł się szło? To tutaj była winda? Ta, tutaj. Chyba mogłem z tamtej strony. Ale spoko. Klik. Czekamy. Ojej. Bum. Uruchomło się. Ops. Dobra, na spokojnie, byleby jak najszybciej ich zrobić tam. Albo tędy. I tędy? Tak. Dziękuję bardzo. Co tutaj zrobić? Czy tutaj się ukryć gdzieś chamsko niby? O! No niby... oni... Tutaj jest gate jeden, znaczy brama. Znaczy granica. No jakkolwiek to się nazywa, ale mogą też stamtąd iść. Słyszę ich. Słyszę ich. Chcę jednego mieć przy dopasach, chociażby. Uuu,
Hubert Moszka, Hubert Moha, ła! No tak się nie robi. O tak, 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 tak. Idźcie tamtą stroną. Ja was wezmę. Tak. Tak, 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 idźcie tędy. Albo tędy. Tak, 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 tak. Nie tędy. MTF-y w dupę tam idźcie. Teraz stąd albo stąd. No proszę, przyjdź już ktoś. Coś się dzieje? Chyba zastrzelili naukowca. O, siema! Jej! Dzień dobry. No witaj. Tak sobie krążyłem już. Wszędzie krążyłem. Wykryła, że tu jestem, co nie? Tam jest Kamu, uciekła. Już wykryła, tam że jest tu jakiś. Wykryła, że tu jest ten STP, ale kurde, jak głupi wbiegłem do pokoju. Ono ma snafa. Tutaj masz naukowcę. Cześć, zaraz mnie. No spoko. Ale mi się nie udało, nie? A co, jaki czekam. Był plan? Nie, bo plan był taki, że ja tutaj widziałem tego więźnia i widziałem, że on ma pistolet i czekałem po prostu, aż on wybije okno, a nagle patrzę, że on się kurna wraca, mówię kurna, chyba STP spotkał i mówię, poczekam, a nuż się uda, nie? Patrzę, wchodzi w zombiak blady i mówię, nie, no A co się stało z tym więźniem? Uciekł. Widzę naukowca, Hubert. To nie jest naukowiec, tylko MTF. To jest MTF, no i właśnie się jego bałem. Dawaj. Każdy by się jego bał. Dobra, no. Załatwimy go. Raszujemy, bałem się do Tesli. A gdzie on chyba poszedł? Chyba tu w prawo skręcił. Prawo, tak, uciekł. Skręcił w prawo. Kurde, i będzie krążył. Nie ma co. Dobra, a, nie. O, wracamy. Chyba Kamu zabił. Ej, ktoś zagadał z komputerkiem. Dawaj. Ej, dobra. Jest zamknięta. Tak, dawaj. Ozyr, siema, Ozyr, to ja go biorę. Dobra, czemu musisz go zarazić, panie Roki? Bo ja też trochę HP tracę, ale spoko. Dawaj. Zarażaj. Tak, jest. Siema. No i teraz jest już easy. Hubert został. Kamu jeden MTF żyje. Dobra, chodźcie do wyjścia tego dalszego, bo... Kamu ma Huberta. Kamu się skumała z Hubertem. Jak? Skumali się? Tak. W jakim sensie? Klasa D z MTF-ami. Tak? Można? Się? To nielegalny jest. Nielegalny związek to jest. Ej, zasadzka. Tutaj musi być zasadzka, nie? Poczekajcie, zrobimy tak. Tutaj zamkniemy to. I tu na bokach. I zamkniemy tutaj, bo to jest ich jedyna droga, tak? Tak, tak. No, to musi być zasadzka, nie ma innej opcji. Ej, dobra. To poczekaj, po prostu patrz, tutaj stoi ten, jak zarażać. Tak, ty tutaj, tak. Albo wszyscy tutaj nawet. Wrogu. Wszyscy tutaj, bo oni mogą tylko z dwóch wyjść. Wszyscy prawda? Tutaj. Czy ogółem no, Hubert wie, że ja tutaj wcześniej kampiłem? No to ja też wie, dobra, no nieważne. Czekamy po prostu, jak się ktoś tu zjawi. Wyjdzie dobrze. To jest plan doskonały, nie może się nie udać. Ja idę w tą stronę, tu? Nie, idź, bo jak wyjdzie, zobaczą cię. Ewentualnie tutaj mogę iść, o tak o. A nie, tu też mnie zobaczą, dobra, nie ma. Chodź tutaj, to będzie dobrze. Jest fajnie ciasno. Tylko, że Kamu ma wykrywać tak naprawdę, ja wcześniej. No, dobra. Ja pójdę tutaj. Tak wykryje ale nas. Chodź, nie ma co się kampić. Ale tu jest. Są dwie drogi, ziomeczki, no to teraz zrobiliście. No przecież tu oni mogą tą drugą wtedy pójść. O, ktoś strzela? Ej, bo jest! Kurde, no i zasadka, no, widzisz? No i co, Roki? No i było, się ruszałeś? Wyszli tu. Ale co zrobiłem? A ja poszedłem tam za jednym zombiakiem. No ale właśnie o tym mówię, że zamiast się kampić, bo kurde. Byśmy już, bo wyszli i się a pójdę na nich. Zobaczyli, że... Ej, to weźcie wystójcie, wiedzieli. Dobra. Ja czekam. To jak a to pójdę na nich, no. Ja bym mi się wydaje, że oni teraz poszli naokoło. Ale oni okrążyli teraz, tu... to bez sensu. Jak? Tu nie mogą iść naokoło, no jak? A nie, tutaj nie. Dopóki wy tam stoicie, to nie. To jest na tym skrzyżowaniu, tak. Mm-hmm. Tak, tylko chodzi o to, że... Dobra, chodź, wracaj na skrzyżowanie, Roki. Ja jestem na skrzyżowaniu i to jest ich jedyna droga. No tak, że kurde, była okazja, co nie... No była. Czy warto tam kampić? No, czemu nie? No ale to będą takie baganianie, ganianko w kółko. Czekaj, to ty brali zostać tutaj. Okej, to już wracam. Ja lecę tu. Cześć, Roki. Siema. Ja tam byłem przed chwilą. Dobra. Czyli jak coś to ja otwieram. Nie ma ich tu. Jak tutaj zamykamy. Jak wyszedł. Chodź. Tam baram baram babam. No na razie jest czysto. Gdzieś Ozyr poszedł. Właśnie, gdzie jest jeszcze trzeci zombiak? Ja gdzieś się zgubiłem.
To poinformujesz ewentualnie. Może ich przegonisz do nas, o. Chociaż nie. Okej. Okay. Jestem przy śluzy. I właśnie, jakbyś tutaj był wtedy Rocky, no. Wtedy oni tutaj podeszli, byś byłoby się bach, bach, i już. No, wtedy no. Tak. Czyli nie używali wtedy tego snafa. No, nie używali. No i głupio właśnie, że się ruszyłeś i wszyscy zaposzli. Plan doskonały, nie wyszedł. Mam ich. Gdzie są? Mów. Przy czaszce. Przy czaszce, niedaleko są. Ta czaszka nazistowska. To niedaleko są. Jaka czaszka? O Jezu, nie wiem. Tak, jak ją dotkniesz, to zmieni się. Tej czaszce, dobra, yep. Kojarzę. I teraz przechodzą gdzieś do laleczki Hula. Aha! Czyli cofają się w ogóle? Cofają się. Laleczka Hula gdzieś pobiegli, nie wiem. Nie idźcie, bo oni mogą nas to robić. Nie, tutaj musimy czekać. Laleczka Lula, ale to jest tam, gdzie też nie mogą wyjść. Jeżeli ich tam będziesz trzymał, a trzymasz ich tam? Oni muszą tutaj uciekli, tak? Aha, jeszcze uciekli. No dobra, drzwi zamykajmy. Dobra, nie, właśnie nie, zostaw je tutaj otwarte, bo zobacz, jak tutaj staniesz sobie zombiakiem, Bloody, chodź, tutaj jak staniesz, to mam, mam jednego. Masz na widoku jednej i drugiej drzwi, jak się jedno otworzą, to uciekamy po sobie. Kamu zginęła. Kamu zginęła, świetnie. Skampiła się przy tej piosence. Przy piosence? No tej niedokończonej, co trzeba ją dokończyć. Przy niekończących się strunach. Krwawych strunach. Huberta, jak możesz zabić. Jak zarżniesz ich dwóch, to ma 7 HP, on ma 7 HP, no nie! Wracaj tutaj! Wracaj tu, gnoju! No ty... Spokojnie, nie, Bloody, chodź. Ale kurde, nudno jest strasznie, on tu nie przyjdzie z 7 HP. Ja bym go poszukał, bo on jest MTF-em, to i tak on musi nas zarżnić. Dobra, to rozdzielamy się. No. No chyba, że będzie kolejne wsparcie, to wtedy będzie najgorzej. Dobra, jak ma 7 HP, to jeden hit i... Tylko zamykajcie za sobą drzwi, żeby go spowalić. Dwiema brami ich wchodzimy. Bramami? Brami. Więc się udać. Pamiętajcie, zamykajcie za sobą drzwi. Spoko. Widzę go. My idziemy z... O! Idzie do gate'a. Mam go! Yes! Brawo. Obok ciebie przeszedł. Ładnie. Nie widziałem. Dobrze. Co nie? Udało się. Dobra, idź, chodźmy na ogólnie. Prawie go wyminąłem. Prawie. Nie miałbyś szans, Hubert, nie miałbyś szans. Ja zerwowałem Kamu jako pomocnika do MTF. Zerwowałem. Zwerbowałem po prostu. A mogą być takie koalicje tu, tak? No my gramy to akurat na koalicję na tej edycji, tak to powiem. Szczerze mówiąc, ja znowu jakiś głupi błąd zrobiłem z tym, że wybiegłem tak na tego Rockiego. Ja twierdziłem, dobra, lecimy. Cześć, Rocky. Siema, idziemy. Szybka akcja do tego, do podziemi. Jep, ale bardzo jesteś... No dobra, to mi pokaż, jak to z tymi podziemiami, bo tam była winda na karty poziom trzeci. Chodź, pokażę ci. Chyba, że o czymś nie wiem. Chyba, że masz jakąś kartę. To już w ogóle. Nie mam żadnej karty w tym momencie, ale ona nie jest na kartę chyba. Mam nadzieję, że naukowiec tam nie pójdzie jako pierwszy, nie? Oj, no to jest niestety duża doza prawdopodobieństwa. On ma dłuższą drogę. Zrobiłeś mi o to. Ała, no nie rób. Ale właśnie no nie da się, bo jeżeli klikamy w przycisk, a to jest pod E też. No to ja klikam w przycisk, no to nie klikaj, no. Dobra, a to nie popycha do przodu dzięki temu? Nie wiem. No i co? I tu kurde, był. Ale to jest na trochę. Ona zawsze była otwarta przecież. Nie, to... A nie wiem. What? No to jest na trójkę. No to fajnie. To chyba coś zmienili. No dobra, to idziemy do przodu. Dawaj. Musimy do przodu iść. Gazrurka ewentualnie jest. Gazrurka nic się nie daje w tym momencie. Something is creating script errors. No nie, trzeba iść do przodu po prostu tyle, do przodu. No bo to tego nie otworzymy. Nie mam żadnej karty w tym momencie. No nie, tak samo miałem w jednej rundzie z Kamu. No to... Ej, jedzie windą! Nie! Uciekamy. Szybko, faster than light. O Jezu, przepraszam. Spoko. Idziemy może przez... do ostatniego gate'a, gate'a, w sensie tej granicy. Drzwi. Poszedł tam, kurczę. On tam miał spawna. Dobra, zamykaj. Go. Zgaś latarkę. Paski swoje. O nie, omijamy śmiecia. To weź go ominął. Poszedłem do przodu, Max. Co? Jestem już na heavy. O, ja piszę, cię dziabnął. Jak dziabnął? Nic mi nie zrobił, 100 HP mam. Uciekłem do heavy. Jestem tam, gdzie zombiekami siedzieliśmy, ale idę poszukać jakiejś broni, co ty na to? Powiedz mi jeszcze, czy komputerek jest na kartę? Nie. O, to idę do komputerka. Znaczy nie, bramy mogą być na kartę.
Ale nie jestem pewny. Kurde. Fuck! To poszedłem już. Skopałem. Poszedłem już. Oj, będzie to na kartę. Nie, to nie jest na kartę, lol. Dobra, dobrze, nie jest na kartę. Dobra, komp odpalony. Goni mnie ten, Hubert. Dobra. Wracam do ciebie. Ale jaja, że komp ja nie Ja uciekam już, ja już uciekam, nie wracę, ja uciekam. W sensie do MTF-ów już biegniesz? Tak, tak. O, no dobra, nic nie mamy do stracenia. Przez te serię już przelazłeś, czy nie? Tak. No to ja dopiero idę. Czy damy radę do tego gate'a? O, oh, shit, poszedłem złą drogą. O, o, tak. Z tymi brońmi? Wiesz, gdzie są te bronie? Pamiętasz? Poszedłem złą drogą. Poszedłem mega złą drogą! Nie! Znalazł mnie. MTF? Nie. Słyszę MTF-ów. O, 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 walczą z nich chyba. Żyjesz jeszcze, Max? Nie, zabił mnie, zabił. O nie, to ty musisz do tego uciekam, kanału... Uciekam. No. Nie, zostałem sam. Muszę iść tak. To nie fair. Co ja mam zrobić? To jest dla mnie zagwozdka ostra. No mogę ewentualnie otworzyć, żebym mógł spierdzielić. Jest cisza. Ja ich ominę. Jak ich ominę? O no nie, gadajcie. Nie gadajcie. Jednostki jeszcze wkraczają. Jest jakiś ponury żart. I nie mogę tędy, i teraz muszę tędy iść. Ale jaja! Ale jaja! Co ja zrobiłem? Ono nie wierzy! What? Dajcie kartę! Dajcie kartę! Jakąkolwiek! O, broń! Kafeteria. To jest mój pomysł. Kafeteria. Pójść do kafeterii. Radio. Nie ma. To jestem w dupie. Jestem oficjalnie w dupie. Zaraz umrę. Jedyne co mogę zrobić, to po prostu zamknąć ten. Dać na on. Żeby nikt nie mógł wejść. O nie, przeszedł bramę B. Hej Rocky, jakaś mała praca, mała. Czym sam. Jesteś? Bogiem, strzelasz do mnie przed chwilą. No dobra, zaufam tobie. Co robimy? Jakby nie patrzę, mam już dość mało HP, też masz mało... Co robimy? Nie mam karty żadnej. Nie masz żadnej karty, to musimy ogarnąć jakąś kartę. Czekaj,
Ty masz broń na odległość, a mam broń na blisko bardzo dobrą. To jest takie, wiesz, musimy się mniej więcej jakoś uzupełniać. Ale no nie mam karty. No, ale nie znajdę. MTF-y mają, które za chwilę tutaj przyjdą. No ja mam 16 HP. Zostały wezwane i one tutaj nie przyszły. To ja ich ogarnę, spokojnie. To otworzyć im? Otwórz im. Będę przykład ciała czekał. Pamiętaj, że jeszcze na przykład chyba Bloody żyje, czy nie? No nie wiem. Dobra, otworzyłem. Dobra, chociaż raz ci zaufam. Już myślałem, że to był ten, jakiś przez gate B przechodzący. To chodź przez tak jest. Dobra. To ci tu w ogóle nie słyszę. No ja też. Nigdzie ich nie słyszę. Dobra, to może ja ich zawołam, że nie mamy za bardzo jak spierdolić. No, nie no, oni będą wiedzieli, no to niech oni coś wymyślą. Oj, MTF! Gdzie? Dobra, prawie ubita, chodź. Tutaj idę. Przy... Dobra, to może zostanie. Chociaż ty byś musiał ją ogarnąć, ona ma dość mało HP, więc byś był w stanie w sumie ją zgarnąć. A Jezus, ja ty... Nie. Strzelam cokolwiek, gdzie oni są? W stronę kafeterii spieprzyli? No, już uciekli, no. Kolejne jednostki wkroczyły jak coś. Kafeteria jest całkowicie czysta. No tak, czyli będą musieli za chwilę otworzyć bramę, to wyjść tam poczekaj pod tym A. Stoję. Ale tak wiesz, żebyś się nie dał zabić, nie? Znaczy, no stary, tam mogło być dwóch nowych na przykład, a ja mam 16 HP. Ja fartem naukowca zabiłem raz. Ale on mnie prawie zabił. Ktoś przychodzi, dobra, czy to ty? Idę tu do ciebie, to ja. Dobra. Więc to ja tak średnio. Musiałbyś iść pierwszy. No. Pierwsze to jest tak średnio z HP mam. Czwarty poziom jest nam potrzebny. Nie ma tu żadnego jakiegoś martwego MTF-a, który miałby może ten? Mam pomysł. Wiem, gdzie jest jedno ciało. Chodź prowadź się jako ty pierwszy. Tędy. W WC patrzyłem. No dobra. I tam będzie. Sprawdź o tam. A ja obserwuję tutaj, czy jest czystko. A ty masz tu apteczkę, ziomek, apteczka. Gdzie? Tu. O. A ty masz tu kartę jeszcze. Dwójkę, co prawda. Ale to już jest jakby... O, coś. Stary. Czy tutaj... O, dwójkę, czyli miał dwójkę. Dobra, trzeba spierdalać pod bramę. Ale masz przynajmniej setkę, więc wiesz. Mhm. No, ale dalej mamy tam w pizdę tych... Poczekaj chwilę, ja... Idź tam. Ej, oni są przy A. Jak zabijemy jednego MTF-a, to jesteśmy w stanie go ogarnąć. Ej, pomóż mi trochę, bo ty masz gdzieś daleko ciężną broń. Kurna, mam 18 HP. Dobra, zawsze coś. Ajajaj, prawie mnie trafił. Idziesz tam? Idę. To idź. Muszę teraz eksplodować. Musi być, kurde, mam 100 HP. Potrzebuję pomocy. Ale, no dobra. Ale oni nie dadzą rady, ona ma już dość mało w takim razie. Oj, widzieli mnie. No to umarłem. O Jezu, nie! Koniec. Z rundy, to będzie koniec rundy. Koniec. Udało. No. Finito. No dobra. No. Słabo ładnie. Trochę, panowie. No dobra, i prawie mi to wyszło. Kończymy. Hej, cześć! Elo! Elo, Max. Pa, wszystko. Elo! Nara!